space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Przepraszam, witam wam bardzo serdecznie. Wracamy do programu kosmicznego Kerbali. Muszę dopracować jakieś intro, żeby jakoś odróżniać te odcinki. To chyba jest najlepsze. Więc kosmos, ostateczna granica, tylko obecnie ostateczną granicą jest Księżyc. Jeśli nie widzieliście wielkiego ostatnich tam pięknych chwil związanych z tym programem kosmicznym księżycowym, udało nam się dotrzeć, nam, czyli mniej trójce Kerbali, na Księżyc. To mowa oczywiście o tym tutaj wcieleniu programu kosmicznego, bo kiedy indziej też do tego doszło. Problemem jednak jest powrót. I tutaj wszystko było bardzo dobrze, dopóki nie okazało się, że lądowanie w nocy jest złym pomysłem, ponieważ nie widać niczego, przez co przywaliłem nieco zbyt mocno. I to aż na tyle, że rozwaliło się dwie z ośmiu, dobrze mówię, jedna z ośmiu nóżek. I co najgorsze, odczepił się lądownik. Więc tam jeszcze jest kupa paliwa czekającego na wykorzystanie, no i nic nie możemy z tym zrobić. No nie mam latarek, a właśnie to jest dobrze powiedziane, no. O której godzinie na Księżycu jest noc? No i to jest, mój drogi, podchwytliwe pytanie. Nieważne o której godzinie, tylko od której strony się podchodzi. W każdym razie źle wyszło. I teraz czas to naprawić. W jaki sposób? Wracamy do centrum kosmicznego. Jest pomysł na kilka niezłych pojazdów. Więc tak, przede wszystkim dolecieliśmy Mirkiem większym. To jest Mirek 3. Jeszcze większy wykazał niestety dużo problemów technicznych. Co ja? Czy ja coś wziąłem? To byłoby złe. Zaraz, lepiej wgram Mirek większy. Ktoś mówi, żeby muzykę jakąś zapodać. A to za chwilę. Na razie jednak skupimy się tutaj na tych w kwintesencji. Przepraszam. Więc to już działa. Problemem będzie, nazwijmy go w takim razie Mirek 5. Orbitujący. Jest moje nieefektywne wykorzystanie paliwa kosmicznego. Jeszcze większym doleciałem? Zaraz. Zapisujemy orbitującego. Czy leciałem jeszcze większym? Nie jeszcze większym. Jeszcze większy był niestety... Czy to mogło tak się stać? Zaraz sprawdzę. Tylko co najgorsze, to jest ten jeszcze większy. Widzicie tę konstrukcję? Chyba tak, przepraszam, to Mirek jeszcze większy doleciał. No ale tak czy siak, problem rozbija się o moje nieefektywne wykorzystanie zbiorników paliwa. Dobra, czyli to będzie Mirek 5 orbitujący. Więc muszę przede wszystkim teraz dolecieć na orbitę i zrobić ją ładną, a potem wzorowo rozciągać. Nie ma co tutaj oszukiwać praw Keplera. Trzeba orbitować. Ech... W sumie to zaraz, jeszcze tylko sprawdzę, bo nie możemy się tak mylić z historią, którym doleciałem. Jeszcze większy. Dobra, zgadza się. Wracamy. Jeszcze jest prostota 3, który gdzieś tam ma problemy z sobą, ale to jest temat na inną historię. Więc tak, Mirek orbitujący musi być nade wszystko precyzyjny, chociaż to już da się osiągnąć w tej fazie. I to już powinno być dobre, to będzie dosłownie ten sam, dokładnie klon tego poprzedniego Mirka, tyle tylko, żeby ładnie to wyszło.
Uzyskamy to precyzję, nie wiem, jakby to poprawić precyzję jego manewrów. Myślę, czy warto dorzucić więcej skrzydełek, czy nie. Czy może po prostu moim problemem jest złe opanowanie sterowania? To też jest na pewno jakąś kwestią wartą omówienia. Teraz tak, jeszcze jest temat tego, żeby wynosić coś na plecach, jakiś statek kosmiczny, ale do tego dojdziemy kiedyś. Póki co, Mirka wystrzeliwujemy w kosmos. Po co mi skrzydła w kosmosie? W kosmosie nie są mi potrzebne, ale wchodząc na orbitę są. A, jeszcze trzeci rząd dopalaczy. Myślę, że to nie jest potrzebne. Potrzebne jest to, żeby to jakoś mądrze teraz tutaj... A. Myślę, czy warto na przykład nie zrobić teraz... Uwaga, jeszcze kwestia taka związana z życiem. Jeśli by rzucić okiem na... start promu kosmicznego, Apollo powiedzmy 11, i zobaczymy, jaką tutaj trajektorią się odporusza, więc uwaga, będzie incepcja. Okej, zaraz to zobaczycie w takim razie na żywo. Tfu, na żywo, to jest coś starego. Drobny szczegół, który może każdemu się tutaj przyda. Uwaga. Chcę zobaczyć, to może łatwiej byłoby sprawdzić, ale jakim tutaj, jaką to parabolą się poruszało? Czyli jaki miał tor lotu? Okej, konstrukcja, jak widzicie, jest dużo prostsza od mojej, no ale Amerykanie się nie znają. To nie jest istotne. Istotne jest to, co nastąpiło po starcie, czyli jak to zaczęło się kierować. Czy od razu się przechylali, czy nie? Dobra, startują. Bez jakichś tam większych ekscesów. Odchyla się główna wieża. Spoko, lecimy w górę. Długie to jest i proste, no ale to jest kwestia techniczna. Amerykanie mieli moda, to jest może i prawda. Można wgrać moda Apollo. Ale to jeszcze za chwilę. Uwaga. Czy to się nie przechyla wcześniej? Przebija się przez poszczególne warstwy atmosfery, jasne. Ale... No. Poleć tak jak oni. No myślę, że tak trzeba będzie zrobić. To się przechyla na stówę już wcześniej. Muszę sprawdzić jakieś dane dotyczące tego lotu. Na stówę jest teraz w niższych warstwach. Już elegancko rozciąga to wszystko, swoją tutaj orbitę. Tak, skonsultuj się z NASA. Właśnie to robię poniekąd. No nic, to był taki element odskoczni. Wracamy tutaj do prawdziwego świata, do świata Kerbali. W każdym razie. Więc... Mamy start. Nie wiem, która jest godzina, ale jakoś gdzie jest słońce? Gdzieś chyba nawet równo nad nami. Idealnie. Gdzie jest księżyc? To nie będzie istotne. Więc istota jest tej... Najważniejsza sprawa wygląda tak. Żeby tak... płaszczyzna, na której znajduje się orbita księżyca, zgadzała się z płaszczyzną, na której będzie się znajdowała orbita tutaj mojego statku. No i tyle. Więc zmieniam co nieco filozofię i przychodzę teraz głównie do orbitowania. Skonsultuj się z lekarzem lub kosmonautą. Struj 29. Dobra, stabilizatory włączone bez kitu. A, tylko ściszyć, bo zaraz będzie taki ryk, że dzieci będą płakać. Ogień. No, nic nie słychać, a już wiem czemu. Bo ostatnio zmodyfikowałem głośność tej gry. Ech. Jest na 1%. To za chwilę poprawię. Ej, nie było odliczania. Tutaj przegrzewało się kilka elementów kadłuba, ale to jest minimalny problem. Teraz tak, trzeba szybko skończyć fazę, zanim zacznę wytracać prędkość. Kurde, nie tak. Odpadły silniki. No dobra, odrobina fajerwerków jeszcze nikomu nie zaszkodzi. Przerwać czy nie przerwać? Stracę trochę tego wszystkiego tutaj. Ale idea była taka, żeby od razu przechylać. I to przechylać w prawo. Wtedy.
moja orbita już zaczyna się robić właściwa. I takie tam, i takie se. Przerwać. Nie, myślę, że to nie jest... Mi się wydaje, że mając takie środki jak tutaj, który kilometr? O, piąty dopiero. Kurde, no bo wypada przerwać jednak. Ale sprawdźmy. Mając takie środki jak ten, będę spokojnie w stanie orbitować. Zależy mi teraz tylko na orbitowaniu w sumie. Bo tak, płaszczyzna się zgadza. Orbita nie szaleje i jest ładnie. Który to już silnik? Zbyt mało. O, Jebediah jest w ogóle. Kurde, jaki wstyd przed Jebediahem. Nie możemy tego przerwać w takim razie. Wszystko już jasne. Żeby odchylać się do właśnie. Kunisio mówi ciekawą rzecz. Wszyscy mówili o 90 km, a tu się pojawiła idea 50 km. I ta mi się dużo bardziej podoba. O. Dobra, nie możemy zawieźć Jebediah, więc... może nawet dolecimy z nim na Księżyc. Wszystko rośnie jak trzeba. I chyba ostatni zbiornik zaraz poleci. Tak, bo to jest przedostatni, 20 dopiero kilometr. Ale to nie jest najistotniejsze. Najistotniejszy jest ten eksperyment. Związany z właśnie... orbitowaniem. Za co powinienem się zabrać dużo wcześniej, no ale no trudno. Jak się nie myśli, robi się tak głupio, to tak się kończy. Tak, niech mi to gmoch rozrysuje. Nie, ja znam filozofię. Problem jest z wykonaniem. Okej, zaczyna się rozciągać to w bardzo ładny sposób. Problem w tym, żeby paliwo starczyło. Ale tak, teraz tylko, żeby tylko podtrzymywać prędkość, więc tu zacznę oszczędzać. Zacznę ją ładnie doginać i potem tylko się ją oddalać. Więc tutaj... Oj. Drobne problemy. To wszystko przez to, że włączyłem sobie kompresję czasu. Paliwo zaraz się skończy. Będzie zaraz najpiękniejsza chwila, czyli odrzucenie zbiorników pomocniczych. I włączenie silników właściwych. I teraz odpowiednie dogięcie orbity. Teraz tak, czy odginam się w dobrą stronę, czy mam się odginać w prawo? Jest to dobra strona, ponieważ będę się poruszał, jakby się udało, zgodnie z ruchem Księżyca. Czyli będę go doganiał, a nie wpadał na niego, co mi się ostatnio zdarzyło, ale jakoś z tego wybrnąłem. Teraz zabawę z orbitą. Dobrze ją tylko naciągnąć. A teraz tak, ktoś pyta Always Toxic, jak ogólnie mam dolecieć na Księżyc. Nie, to jest akurat proste. Mogę to teraz wytłumaczyć, korzystając z tego, że mi się ładnie naciąga. Po prostu zwiększę orbitę, dogonię Księżyc, no i tyle. To nie jest jakoś skomplikowane. Oczywiście można by to jakoś obliczyć, kiedy zacząć przyspieszać, ale no, mamy kupę czasu. Dopiero 5 minut, jakby nie było trwalot. I jest. Czy to jest coś na wzór orbity? Boże, pierwszy zbiornik już się dopala. Czy to jest możliwe? Troszeczkę trzeba będzie nawet w takim razie odgiąć to wszystko w tę stronę. Potem poczekać, aż osiągniemy apoapsis. Nie wiem, czy to jest dobre polskie tłumaczenie. I w apoapsis dać trochę czadu. Dobra, przyspieszamy kompresję czasu, zwiększamy. Dopracujemy sobie orbitę, bo na razie to jest takie hula hop, które się pieprzy. No